Uroczystą, koncelebrowaną mszą świętą w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny rozpoczęto obchody święta 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej oraz stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości zorganizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Serdecznie witam przede wszystkim kombatantów, weteranów walk o niepodległość. Witam rodziny żołnierzy 12 Pułku Piechoty. Pragnę na naszej uroczystości powitać pana ministra Łukasza Kopińskiego, szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Serdecznie witam parlamentarzystów, pana posła profesora Józefa Brynkusa, pana senatora Andrzeja Pająka. Serdecznie witam samorządowców, w tym Bartosza Karnickiego, starostę powiatu wadowickiego, organizatora dzisiejszej uroczystości, pana starostę Suskiego Stanisława Grosyka. Kazanie wygłosił ksiądz infuat Jakub Gil. To partia przeciwko partii, ludzie przeciwko ludziom. Moi kochani, trudna ziemia, ale piękna ziemia. Trudna ta ziemia polska, ale piękna ta ziemia polska. Wciąż trzeba zwyciężać. Zwyciężać dbając o naród, troszcząc się o naród, troszcząc się o człowieka, pochylając się nad człowiekiem. To jest istotny sens tego, co się nazywa polityka. Po mszy świętej złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy 12 Pułku Piechoty i pod pomnikiem Jana Pawła II. Pochód, jaki przeszedł ulicą Lwowską pod pomnik 12 Pułku Piechoty, prowadziła orkiestra Skleczy pod kierunkiem Jarosława Mitoraja.
asystę honorową tworzyli żołnierze z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego z Balic oraz z 18. Batalionu Powietrzno-Desantowego z Bielska-Białej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski odznaczony został brązowym krzyżem zasługi pan Michał Siwiec-Cierebon. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana brązowym krzyżem zasługi. Uchwała ojczyzny, dziękuję. Szanowni Państwo, do zgromadzonych dzisiaj uczestników uczestności skierowała również list pani Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów. Pozwolę sobie go Państwu przedstawić. Szanowny panie starosto, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie na uroczystość święta pułkowego 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Wyrazy szacunku i uznania kieruję do organizatorów dzisiejszej uroczystości. Wszystkim obecnym przekazuję serdeczne pozdrowienia. Dzieje 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej stanowią świadectwo męstwa i oddania sprawie wolności ojczyzny. Żołnierze od momentu powstania tej formacji byli uczestnikami wielu stoczonych na polskiej ziemi bitew i wojen. W tych ponurych czasach godnie wpisali się na kartach naszych dziejów, dając przykład głębokiego patriotyzmu i poświęcenia sprawie suwerenności Polski. Proszę o zabranie głosu pana ministra Łukasza Kudlickiego, szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, Warszawa, 5 sierpnia 2018 roku. Pan Bartosz Kaliński, starosta wadowicki, organizatorzy i uczestnicy uroczystości dla upamiętnienia 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystościach z okazji święta 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, wielce zasłużonego dla polskiej niepodległości i dumy narodowej. Pułk został sformowany w pamiętnym 1918 roku na patriotycznej wadowickiej ziemi i chlubnie zapisał się w naszych dziejach. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, gdy decydowały się losy Polski i Europy. Proszę o zabranie głosu pana senatora Andrzeja Pająka. Pamiętać, bo jeśli stracimy pamięć, kim będziemy? Jeśli zapomnimy o tych wszystkich, którzy szli przed nami, kim będziemy? Czy nie znikniemy ponownie z mapy Europy, jak przed ponad 200 laty zniknęliśmy? I bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Józefa Brynkusa, posła ziemi wadowickiej do Sejmu RP. Równocześnie pragnę przypomnieć jednego z wybitnych historyków dziejów najnowszych. Urzędnicy państwowi mają też swoje obowiązki, ale ich obecność tutaj, pana ministra Łukasza Kudlickiego, pana wojewody Józefa Gawrona, dowodzi tego, że Wadowice są ważnym miejscem. I ta uroczystość ma pokazać, że Wadowice na taką uroczystość zasługują. Dlatego cieszę się, że tu jesteśmy i cieszę się jeszcze z jednego elementu, który nam zapewni organizator tego naszego spotkania, pan starosta Bartosz Kaliński. Mianowicie to, że oprócz takiego dostojeństwa, patetyzmu, będzie też po prostu chwila na refleksję, żebyśmy umiejętnie połączyli to, co jest piękne, z tym, co radosne. Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu organizatora dzisiejszej uroczystości, pana starostę wadowickiego Bartosza Kalińskiego. Szanowni dowódcy i przedstawiciele Wojska Polskiego, służb, inspekcji i straży, koleżanki, koledzy samorządowcy, drodzy wadowiczani. W pierwszych słowach chciałem serdecznie podziękować za to, że jesteśmy tutaj dziś razem pod tym pomnikiem i że jest nas więcej niż rok temu. Swoją obecnością tutaj, tak liczną, dajecie świadectwo państwo tego, że słowo patriotyzm, miłość do ojczyzny oraz przywiązanie do jej historii nie jest dla was czymś obcym, ale jest czymś niezwykle istotnym, czym ciągle żyjecie. Szanowni państwo, bitwa pod Leszniowem 1 sierpnia 1920 roku. Pamiętamy, że właśnie w tej bitwie zginęło 350 synów wadowickiej ziemi, tej ziemi. To jedna z tych polskich ofiar, która nie poszła na marne, nie została zmarnowana. Po wygranej Polaków w ciężkim boju z bolszewikami w sierpniu 1920 roku bolszewicy zmuszeni byli wycofać się z planów ekspansji, eksportu rewolucji do Europy. Niestety antyludzka ideologia zagościła w naszym kraju na wiele dziesięcioleci i mimo upadku większości reżimów socjalistycznych wciąż ma się dobrze, przepotwarzając się fałszywe hasła i tak zwane progresywne wojska. Również tutaj w Wadowicach są ludzie i środowiska, których śmiało możemy nazwać nowymi prorokami starych kłamstw. Oni chcą, by o sprawach Polski, tak jak kiedyś w Moskwie, decydowano dziś w Brukseli czy w Berlinie. Szanowni państwo, nie możemy być obojętni. Nie możemy być obojętni. Nie możemy udawać, że nie obchodzą nas sprawy Polski, ale również sprawy naszej małej ojczyzny. Oznaczałoby to brak szacunku dla krwawej ofiary naszych przodków, w tym również żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Moi drodzy, jesteśmy im winni postawę honoru i niezłomności, postawę wytrwałej, uczciwej i codziennej służby, codziennej pracy dla dobra Polski i dla dobra Wadowic. Następnym punktem ceremonialnych obchodów święta 12 Pułku Piechoty będzie apel poległych. Stajemy dziś do uroczystego apelu poległych przed pomnikiem poległych żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, aby w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Leszniowem oddać hołd tym, którzy w godzinie próby stanęli do walki o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej. Własną krwią pieczętując prawo Polaków do suwerenności. Stańcie do apelu! Polegnie na polu, chwała! To salwy honorowe! Trzema! Ładuj! Salwo! Pan! Ładuj! Salwo! Pan! Nastąpi teraz złożenie wiązanych kwiatów i wieńcy.
Po oficjalnych, patriotycznych uroczystościach pod pomnikiem 12. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej mieszkańcy Wadowic oraz zebrani goście przenieśli 100-metrową flagę na stadion Wadowickiej Skawy, gdzie odbył się piknik wojskowy. Ogrom i różnorodność atrakcyjnych wydarzeń oraz duża ilość zgromadzonych dowodzą, że takiej imprezy patriotycznej w Wadowicach jeszcze nie było. Szczegóły pikniku w kolejnym programie. Zapraszamy.